Makabryczne odkrycie na terenie sortowni odpadów komunalnych w Sobuczynie pod Częstochową. W środę 17 maja odnaleziono tam zwłoki kobiety w wieku około 40 lat. W wyniku oględzin ustalono, że prawdopodobną przyczyną zgonu tej kobiety są liczne rany głowy. Z wstępnych ustaleń tego postępowania wynika, że zwłoki kobiety zostały przywiezione na teren wysypiska śmieci śmieciarką z terenu najprawdopodobniej Częstochowy. Bezpośrednią przyczynę śmierci kobiety ma ustalić sekcja zwłok, która odbyła się w piątek w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła już śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety, której tożsamość nie została jeszcze ustalona. Wiadomo jedynie, że do jej śmierci doszło najprawdopodobniej 17 maja.